To był szalony piątek przy bułgarskiej, ale też nieczęsto zdarza się, że dwa transfery są robione jednego dnia, więc my też jako dział komunikacji mieliśmy pełną mobilizację. Spotkaliśmy się w klubie już o godzinie 8. W tym czasie piłkarze też docierali do stolicy Wielkopolski. Jeden zawodnik był odbierany z lotniska w Berlinie, drugi na lotnisku w Warszawie lądował w kraju. Pierwszy i najważniejszy punkt zawsze to zrobienie zdjęć i wideo z testów medycznych piłkarzy. Te testy także były rozdzielone dzisiaj w czasie, bo jeden piłkarz w południe pojawił się w klinice Reha Sport, natomiast drugi od godziny 15 miał właśnie te badania. Natomiast później, kiedy już ten etap testów medycznych był za nami, no to jakby już powoli przygotowujemy się do ogłaszania samego transferu po podpisaniu kontraktów przez zawodników. Dzisiaj podpisaliśmy kontrakt z Wasylem Krawecem, roczne wypożyczenie z opcją kupna. Lewy obrońca, który przychodzi do rywalizacji w tym momencie z Tymkiem Puchaczem i naszym młodym Kubą Niewiadomskim. Nadal oczywiście z nami jest Kostewicz, który wiemy, że od stycznia podpisał kontrakt z Dynamem Kijów. Wasyl Krawec jest oczywiście młodym piłkarzem, 23-letnim, ofensywnie grającym, dobrze zbudowanym, silnym, dynamicznym, potrafiącym bardzo dobrze dośrodkować piłkę. Swoją charakterystyką grania i sposobem grania pasującym do naszego ofensywnego sposobu gry. Como futbolista? No te puedo decir, tiene que preguntar a entrenadores que me entrenan. Por soy defensivo y atacante y ofensivo. Soy trabajador que puedo trabajar. Por si salió en campo, voy a trabajar hasta muerto. 90 minutos, 130, 120, como quieras. Para mí importante es jugar. Jugar fútbol. Si no juego fútbol, no soy jugador. Tengo que jugar y ganar de cada partido. Si vengo aquí con un equipo grande como Lech Poznań, tenemos que ganar extra año de extra clase y salimos en el grupo de Liga Europa. Por primero que es muy grande y muy guapo estadio. Lo he visto ahora que, madre mía, un gran estadio. Segundo, cuidad, por ejemplo, más o menos como mi casa en Lwów. Lwów está cerca por Polonia. Y tiene igual una cuidad con historia y me gusta mucho. Ahora estoy, mi corazón me quiere ir por aquí, por esta otra cosa, porque estoy muy cerca de mi casa y puedo tener casa aquí, es por tiempo. Gente aquí muy, muy inteligente, tiene buen corazón. Estoy hablando ahora con gente en hotel o gente del club y me gusta mucho. Podpisał również z nami kontrakt Nika Kaczarawa. Jest to również roczne wypożyczenie z opcją kupna. Nika przychodzi do nas do rywalizacji w przodzie. Oczywiście mamy Mikaela Iszaka, który już się zaprezentował naszej publiczności. Mamy naszego Filipa Szymczaka, wychowanka z Akademii, który również zdobywał bramki na początku tego sezonu. Teraz z drobnym urazem czekamy, aż wyzdrowieje. Jest oczywiście nowo pozyskany Awad, który również może, oprócz tego, że może zagrać jako dziewiątka, może zagrać na dwóch napastników, może zagrać trochę bardziej cofnięty na pozycji numer 10 czy na skrzydle. Natomiast Mika Kaczarawa jest troszeczkę innym typem, silny, dobrze zbudowany. Pewnie kibice pamiętają go z meczów naszej ekstraklasy, kiedy występował w barwach Korony Kielce. Także na tych pozycjach ofensywnych jesteśmy w tym momencie bardzo dobrze zabezpieczeni. Played 2 years for Anastasis, team from Cyprus. I'm happy to be here back in Ekstraklasa now. When I was in Corona, I was not able to play here, but I cannot wait to play at this amazing stadium and front of amazing fans. Because it's a big club, they are fighting for a championship, and I think I can help to achieve great things together with this team.